proszę Państwa, kolejna bardzo dobra wiadomość na końcówce tego roku. Kończymy realizację projektu interregowskiego, w ramach którego otrzymaliśmy ponad 200 tysięcy złotych dotacji i przeznaczyliśmy to głównie na walkę z pandemią, a przez to rozumiemy przede wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo osób przebywających na terenie naszej gminy. Ten sprzęt, który tutaj Państwo widzicie, to oczywiście tylko część tych środków, które zostały zakupione, między innymi 6 defibrylatorów, kontener sanitarny, który będzie pełnił rolę punktu medycznego na międzyzdrojskim kąpielisku, czy też sprzęt do pierwszej pomocy, niezmiernie istotny, niezmiernie ważny, tak aby w gminie Międzyzdroje było bezpiecznie. Ze sprzętu tego będą korzystać przede wszystkim nasze tutaj lokalne siły, czyli międzyzdrojscy ratownicy WOPR-u, a także oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej. Jestem przekonany, że każda ta złotówka wróci z podwojoną mocą i da nam taką pozytywną dawkę bezpieczeństwa. Chciałbym podziękować z tego miejsca naszym partnerom po stronie niemieckiej, miastu Dargun, burmistrzowi, za to, że był partnerem, wspierał nas w tym projekcie, bo to bezpieczeństwo jest tak ważne i tak istotnym elementem, że tutaj nie istnieją żadne bariery. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie i mam nadzieję, że będziemy musieli z tego sprzętu korzystać jak najrzadziej.